spacjał na moją komendę. Chodź, chodź. Równaj, prawo. Marek gości dzisiaj na zawodach strażackich. Jest z nami starszy brygadier Jacek Pietraniuk. Panie komendancie, proszę nam powiedzieć, jaki jest cel dzisiejszych zawodów? Dzisiejsze zawody skupiają najlepsze jednostki z gmin powiatu wołomińskiego, które stają do rywalizacji w ramach powiatowych zawodów ochotniczych straży pożarnych. I gościmy dzisiaj 10 jednostek drużyn męskich i jedną jednostkę kobiecą, którzy walczą o prymat w powiecie, a najlepsza drużyna awansuje do zawodów wojewódzkich, do eliminacji wojewódzkich. Panie komendancie, na czym polega rywalizacja? Są to zawody w kategorii sportowej, są to specjalne dwie konkurencje. Pierwsza z konkurencji jest to sztafeta, pożarnicza sztafeta, gdzie na siedmiu strefach zawodnicy pokonują odpowiednie odcinki toru przeszkód. Mierzony jest czas, oceniane są również potencjalne błędy zawodników. To jest punktowane, przeliczane są na punkty. Natomiast druga konkurencja jest to tak zwana konkurencja bojowa, ćwiczenie bojowe, które polega na odpowiednim rozwinięciu bojowym i strąceniu przeszkód za pomocą prądów wodnych. Rozumiem, panie komendancie, że celem zawodów jest również podnoszenie sprawności drużyn, które startują w dzisiejszych zawodach. Jak najbardziej. Drużyny na co dzień ćwiczą, trenują nie tylko do zawodów, ale również do tego, żeby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Zawody są takim miejscem w ich działalności, gdzie mogą właśnie poprzez trening sportowy podnosić swoje umiejętności i być coraz bardziej profesjonalną i wyszkoloną drużyną. Rozumiem, że dla drużyn również zwycięstwo w takich zawodach to duży prestiż. Jak najbardziej. Szczególnie druhowie ochotnicy traktują tą rywalizację jako wydarzenie bardzo prestiżowe. I jak zobaczymy za chwilę, będą wielkie emocje, będzie duże napięcie, będą duże również stres poszczególnych zawodników przy wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń, odpowiednich manewrów w trakcie ćwiczenia bojowego. Jak najbardziej jest to duże wydarzenie prestiżowe dla wszystkich drużyn. Myślę, że również widowiskowo, tak? Drużyny bardzo z dużą atencją wykonują zadania, które przed nimi stoją. Oczywiście, czasami zdarzają się jakieś niespodzianki, fajerwerki, które są efektem czy błędów, czy jakichś kaprysów sprzętu. To wszystko uatrakcyjnia to widowisko. A dzisiaj mamy jeszcze dodatkowe uatrakcyjnienie w postaci deszczu, który na pewno sprawi wiele niespodzianek. Dziękuję bardzo, panie komendancie, i zapraszamy na relację. Dziękuję bardzo, zapraszam na zawody i zapraszam do obserwacji naszych zawodów i rywalizacji sportowej drużyn. Dziękuję. Domagała. Nadleśnictwo. W sposób szczególny witam gospodarza dzisiejszej uroczystości dzisiejszych zawodów, pana burmistrza Marek Jacka Orycha. Witam panią burmistrz Wołomina, która przybyła tutaj oczywiście ze swoich służbami, i panią Elżbietę Rafał. Przerwa po pierwszej serii na prowadzeniu. No tak, jesteśmy mile zaskoczeni. Pierwszy raz bierzemy udział, pominąwszy, że są to ósme już powiatowe zawody we współzawodnictwie pożarniczym. Ale tak jak mówię, no jesteśmy pierwszy raz, cieszymy się, że w ogóle udało nam się tutaj przyjechać i wspólnie z drużynami z powiatu wołomińskiego współrywalizować. Także no, trzymajmy kciuki na drugą część tych zawodów i może będzie dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Panie prezesie, po pierwszej serii pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, tak, jestem zadowolony. Jako prezes straży Miszadeł, także chłopakom dziękuję, szkoliliśmy się
od, nie wiem, ze 3 tygodnie chłopaki ciężko pracowali, także zasłużyli i dziękuję bardzo. Jakie błędy popełniali zawodnicy przy dzisiejszych zawodach? Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście jestem w dzisiejszych zawodach sędzią. Podstawą do sędziowania naszych zawodów jest regulamin. Regulamin powszechnie dostępny, ustalony w 2011 roku. I są w nim zasady rozwinięcia bojowego i przebiegu ćwiczeń. Nieraz po prostu strażacy czytając w pośpiechu, w emocjach, w pędzie tego i emocji dopingu popełniają błędy. To są takie nikłe dla obywatela, który nie zna tego regulaminu. Wydaje się, że ćwiczenie przebiegło poprawnie, woda poleciała na końcu linii gaśniczych, natomiast nieraz łączenie jest nieprawidłowe, łączenie jest nie w tych samych miejscach, zawodnicy wykonują za siebie zadania, przekraczają linie wyznaczone lub odpalają sprzęt, który w momencie przygotowania już powinien być, że tak powiem, zaplombowany i nie do uruchomienia. Jak pan ocenia poziom techniczny dzisiejszych zawodów? Jestem zaskoczony. Są to w tej edycji są nowe drużyny, które się nie pojawiały w poprzednich zawody powiatowe mamy co 2 lata, czyli 2 lata temu ich nie było. Jestem zaskoczony, nie znaliśmy ich przygotowania. Kobiety, które wystartowały w dzisiejszych zawodach, również gdzieś wyćwiczyły, wyszły dzisiaj, objawiły się światu i pokazały bardzo dobry wynik. To samo jest z jednostkami z gminy Jadów, z gminy Klębów. Te jednostki wcześniej nie startowały. Zawsze mieliśmy swoich jakichś faworytów, znaczy nie swoich, źle powiedziane, faworytów, którzy wygrywali zawody, kolejne edycje. Natomiast dziś jest, można powiedzieć, jest sporo odkryć. Chciałem zapytać o panie. Czy panie często biorą udział w zawodach? W naszej historii od 2006 roku panie się przejawiają, natomiast z powodów rodzicielskich, stricte rodzinnych, te drużyny się wymieniają. Często zaczynają dziewczyny w wieku 18 lat lub 16, bo taki jest regulamin dopuszcza. Później poznają na swojej drodze życia osoby, z którymi wiążą się, zmieniają miejsce zamieszkania lub te przyczyny takie bardzo miłe, czyli rodzicielstwo i to im nie pozwala startować często. Natomiast miło i sympatycznie, że w ogóle dziewczyny garną się do służby pożarniczej. Jasne, rzeczywiście, dziewczyny zawsze łagodzą obyczaje, bardzo jest nam miło, jak nas wspierają, a poza tym pokazują niektórym jednostkom lekcje. Jak otóż odczytamy protokół końcowy, okaże się, że wynik dziewczyn, co by nie było, będzie lepszy od ostatniej drużyny męskiej. Także gratulujemy bardzo wszystkim drużynom i szczególnie paniom. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Dziękujemy za organizację tutaj, za pomoc jednostce OSP Marki, panu burmistrzowi, za gościnę. Zobaczymy za 2 lata, prawdopodobnie w Wołominie lub w innym mieście. Zapraszamy wszystkich. Ocenia poziom. Czy powiem tak, nie mam szkali porównawczej, nie ukrywam, pierwszy raz jestem w ogóle na zawodach strażackich, pierwszy raz w markach. Poziom widzę, że był zróżnicowany. Niektóre drużyny bardzo szybko te wszystkie zadania wykonywały, niektóre potrzebowały więcej czasu, no ale widzę ten taki duch fajnej rywalizacji, że dla każdego to było bardzo ważne, żeby jak najszybciej to zadanie ukończyć, szczególnie ta druga część przy rozkładaniu tej linii wodnej. Nie znam nomenklatury prawidłowej, no ale tu widzę, że to bardzo dużo emocji przysparzało wszystkim drużynom. Panie burmistrzu, dlaczego zawody w markach? Skąd pomysł? Zawody są po raz 8 w powiecie wołomińskim. Marki nigdy nie były gospodarzem takich zawodów. Na jakichś spotkań była taka rozmowa, czy marki by nie chciały zostać gospodarzem takich zawodów. Jako, że nie było, mamy nową straż pożarną od niedawna, czy reaktywowaną straż pożarną od niedawna, więc uznaliśmy, że to będzie fajny pomysł, że w markach po raz pierwszy takie zawody się odbyły. Dla mnie największym zaskoczeniem był udział drużyny żeńskiej. A dla pana, panie burmistrzu? Myślę, że też, no bo w zasadzie można powiedzieć, że panie to były takimi rodzynkami wśród takich samych drużyn męskich, no ale widzę, że poziomem dorównywały tym męskim drużynom. Ja myślę, że niektóre chyba nawet przewyższyły. Zaraz zobaczymy, bo wyniki niedługo. No na pewno wyniki będą, na ta druga konkurencja widać było, że panie naprawdę na dobrym, szybkim poziomie to zadanie wykonały. Poziom bardzo udany, wszyscy bardzo zadowoleni, technicznie super przygotowanie, trochę aura niestety chyba pokrzyżowała plany. No, na to wpływu nie mamy, no, ale to jest straż. Straż w nie takich warunkach pracuje, więc myślę, że ta aura też im nie przeszkadza. Może trochę organizatorom, no ale zawodnikom myślę, że nie. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Dziękuję uprzejmie. Jest z nami Rafał Matiak, wójt gminy Klębów. Panie wójcie, zwycięstwo.
Tak, zwycięstwo, z czego się bardzo cieszę. Wygrał zawody powiatowe, wygrał ASP z Roszczepu, z gminy Klębów. No, dzięki temu za 2 lata zawody powiatowe odbędą się w Klębowie. Zatem już zapraszam wszystkich Państwa na zawody powiatowe za 2 lata do Klębowa. Natomiast rozmawiając dzisiaj ze wszystkimi strażakami, wszyscy mówili, że to jest po prostu tylko dobra zabawa. Natomiast patrząc, ile emocji i zaangażowania wywołują to zawody, mam wrażenie, że wszyscy traktują je bardzo poważnie i serio. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim za zaangażowanie, wspaniałą walkę. Natomiast myślę, że niezależnie od wyników, wszystkie drużyny sobie wspaniale poradzą w prawdziwej akcji pożarowej. Dziękujemy bardzo i czujemy się zaproszeni za 2 lata do Klębowa na zawody powiatowe. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Jest z nami pan Piotr Uściński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Może parę słów o zwycięstwach. No, dzisiaj zwyciężyło OSP Roszczep. Serdeczne gratulacje dla wszystkich strażaków, ochotników, ale również serdeczne gratulacje dla wójta, bo wójt Matiak, wójt Klębowa, był tutaj od początku do końca jako jedyny wójt, oprócz oczywiście gospodarza, ale z całego powiatu to był jedyny wójt i tak kibicował, że jego drużyna z jego gminy wygrała. Także serdeczne gratulacje dla Roszczepu i dla całej gminy Klębów. Naprawdę należało się to chłopakom. I z tego, co widzimy, już za 2 lata kolejne zawody właśnie na terenie gminy Klębów. Tym bardziej gratuluję i zapraszam już teraz wszystkich za 2 lata do Klębowa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Klębowie. Do zobaczenia, na pewno się tam spotkamy. I zasanie wody. Podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśnictwa.